Na miejsce zlotu przyjechała również policja, bo wychodzi z ziemi coraz więcej niewybuchów. To jest Mosin rosyjski. No i właśnie mamy i takiego, tylko że łuski mamy. Ten ma 7,62 kaliber, a ten ma 7,92. Pomachajcie naszym widzom do kamery. Witamy Was serdecznie na kolejnym dniu zlotu w Raciążu. Zlot organizowany jest w ramach spotkania z chłopakami z misji Skarb. A teraz ruszamy na pole. Odkrywca historii, sklep z wykrywaczami metali oraz rodzinka detektorystów.pl zapraszają na film. Dzień dobry, witamy Was. Dopiero zaczęliście poszukiwania, to już niespodzianki. I to takie wybuchowe niespodzianki, ale nad wszystkim czuwa pan saper. Jakie maleństwo. A krzywdę mogą zrobić. Takie maleństwo małe. Dobra, ale nie zgłaszać, to ja to wezmę. Kupnijcie jeszcze raz wykrywaczem, czy czegoś tu nie ma pod schodem. Odpalicie chłopacy wykrywacz? Żeby sprawdzić, czy nie ma czegoś jeszcze. Wszystko? Wszystko. A włączone? No włączone. Okay. Czasami tak było. To znaczy wiesz, może być włączone, ale baterii się nie... Się pan nie śmieje. Kolega wczoraj chodził na słuchawkach przewodowych. Jak tam chłopacy, pochwalcie się, jak się wam dzień na poszukiwaniach rozpoczął. No sporo tych drobiazgów, co? Ogólnie tak dzisiaj od samego początku. Jest sporo kulek, łuski, także jest. Ale tutaj widzę coś bogatszego, bo jest i klamra. Jest i klamerka się trafiła. Sporo tego wszystkiego. O, nawet pasuje. Ale kulek to jest multum. Tak, jest kulek wszędzie. Tak. Jak wczoraj nawet zbierali te kulki, to jestem pełen podziwu, że to aż tyle wyszło tego, nie? Samych kulek. Także powodzenia na dalszych poszukiwaniach. Dziękujemy wzajemnie. Bardzo gęsto tu w tym lesie. Jest nas bardzo dużo. Wykrywacze się wzbudzają. Ale chodzę tam, gdzie nie ma śladów. Co? To są moje znajdki. Nic szczególnego, ale poszukuję w tej mojej damskiej torebce mojego... guzika, którego... O, jest guziczek. Zobacz, taki oto guziczek. Tam coś jest, ale nie chcę tego, wiesz, tak jakbym poździerać bardziej. Wyczyściłam troszkę szczotką. Co myślisz? Parciara. Ledwo zaczęła poszukiwania, a już tyle znajdek. A guzik tak. Zacny, także gratuluję. Dziękuję. Ale mam nadzieję, że ten, że pogrzebiesz i zobaczysz, co tam jest napisane. Nie ma sprawy, także pogrzebię i może coś wygrzebię, okaże się, że bardzo ciekawe. Ja czekam na twoje znajdki. Jeszcze nie mam. No właśnie, ciekawe dlaczego. Nie mam farta. No coś tutaj mam, jakiś drobny sygnał. Drobny, o. Bardzo ciekawe, naprawdę, to jest super. No co, jestem dzisiaj, no. Jestem dzisiaj mistrzem, jestem dzisiaj królem polmosu. Dzisiaj na wesoło, jest polmos, są zaliczone poszukiwania. Stowarzyszenie Bractwo jakieś bombowa sprawa. Aktywnie nie znam, działa. Tak, on tam zapalniki. A ja kurwie co nieco? Działa. A, kolejne. Zapalniki niosi tam blisko. Kolejne. Taka ciekawostka jak dla mnie, bo się nie znamy na tym niestety, albo istety. Mamy sapera, zaraz te tematy. Mamy. Trochę się boję takich rzeczy, no ale... Czubek od szapnela był, ale... Tył od Mosina mają. Tył. Tak, puszeczka. Mamy puszkę od mielonki Marcina. Tu od pasa cnoty. A tu przód. To jest coś od pasa cnoty, ale to chyba nie. Pokaż. To jest jakiś... O. Proszę. A to jest ciekawostka dosyć duża, bo to jest... Znawcy będą wiedzieć, co to za pocisk. Tak jest. Puszeczka od... No, taki... Od Mosina. Od taka inna, nie? No. Wymiana informacji. O, tu jeszcze jakieś pierdołki. Niestety. O, dwie. Życie. O, nie. Kuleczki, monety. A to jest kulek sporo. I to jest, tutaj, w tym lasku. Poczęstuj tutaj tymi kulkami. Tak. Krzysztofa. Babyki. Ogólnie pogoda bajka, myślę, że będzie gorzej. Jest, podoba super. Mi się. Nie, dzisiaj fajnie cię, po wczoraj było gorzej. To szukamy dalej. Wiesz, aluminiowy to. Ładnie zejdzie, będzie wszystko widać. A jaka współpraca. Tak, zgranie musi być. Teraz to pomaga.
A to teraz tutaj? No tu w tym dołeczku, a kawałek dalej poszła mi góra. Górę znalazłem. To trzeba, wiesz, ładnie by trzeba doczyścić, ale to będzie dolna część od... Dolna. Od tego. Od zapalnika, no. Od szapnela. Nie to. Nie to. No, trochę jest tego. No, powiem ci, nadbierało się. O. O, no. Nie wiem, czy to akurat jest zestaw ten sam, bo jedno jest poziom, drugie aluminium. Ale średnica? Średnica pasuje. Pasuje, więc może być komplet. Może być komplet. No bo to znalazłem kawałek tam, tu. Dwa zające ustrzelone. Uwaga, polowanie. Każdy ma swoją pasję. Co ty na to? Straszne. Przykre. Na pasztet pojechały biedne zajączki. Na miejsce zlotu przyjechała również policja, bo wychodzi z ziemi coraz więcej niewybuchów. Uwaga, niewybuchy. Miejsce składowania wszystkich niewypałów. Nadzór saperski przyjechał z kolejnymi niebezpiecznymi rzeczami. Podejdziemy, zobaczymy, co tam jest w tym bagażniku. Niespodzianka. A dla chłopaków to chleb poprzedni. Usługi saperskie. Pusta? A to puste to wybrali. Tak, tak. No to jest tak, niemieckie, zaraz zobaczymy. A widzisz, tutaj inaczej kryza wystająca. Tak. To jest Mosin rosyjski. No i właśnie mamy i takiego, i takiego. Tylko, że łuski mamy. Ten ma 7,62 kaliber, a ten ma 7,92. 7,92 już nie jest stosowane wojskowo, bo na 7,62 przeszli krzo. Także tak fajnie to jest. Chyba, a pistoletowa jeszcze. Można się wyrwać, nie? Parabelka wygląda. To też teoretycznie nie wypały. Tak? Nie no, słuchajcie, wystarczy, że słonka jest niezbita, to już podlega pod ustawę, że jest niebezpieczne. A co ty się boisz, nie wybuchów? Tak, ale jest straż, jest policja, jest nadzór saperski. Co? Na razie pierwszy, to nikt nas nie pozbiera. Taka prawda. Ty to optymistyczka jesteś. Jak zawsze. Prawie cały dzień przegadałeś z chłopakami. Ja dzisiaj z tymi poszukiwaniami to tak trochę różnie było, bo nie mogliśmy się ugadać ze znajomymi. Wiecznie jakieś tam tematy związane z poszukiwaniami. Ale chociaż odpaliłem wykrywacz drugi raz w sumie i jakiś honor wyprawy uratuje, bo znalazłem kuleczkę, których jest tutaj naprawdę dużo. Bardzo dużo. O. Taka oto kuleczka. Także dzisiejszy zlot związany jest z poszukiwaniami wielkiej bitwy raciąskiej. Także jest to drugi dzień, jeżeli chodzi o nasze poszukiwania. Wczorajszy dzień zakończył się wieczorną integracją przy ognisku. Nie od rana już tutaj szalejemy z wykrywaczami, a jest to robić. Tylko trzeba chcieć. Zbieramy charytatywnie dla Marcelinki, mieszkanki Strzegomia. Jest chora, od 4 roku życia ma guza mózgu. To jest nie tylko jedna osoba. Mamy kilka osób w naszej miejscowości, obok naszej miejscowości, gdzie mieszkamy, na które zbieramy. Także będziemy na pewno uradowani, jeżeli ktokolwiek dołączy się do takiej zbiórki i wpłaci chociaż złotówkę. Zbiórkę zalinkuję pod filmem, pewnie jest na zrzutka.pl, tak? Mamy na Się Pomaga. Się Pomaga. Się Pomaga jest chyba wszystkie. O linki na pewno damy, udostępnimy linki. Tu przed chwilką był polmosik, a tu kolejny sygnał. Zobaczymy, co tam. W tej grudzie. Oby coś ciekawego. Oby. Tu coś mam. O, był polmos, jest i obrączka, żeby nie było. Tak. Mam obrączkę. Komplet. Komplet.
Jak miarku poszukiwania? Zajebiście tu z kolegą się spotkaliśmy. No i no, nie wiem, czy my dziś się rozstaniemy tu po prostu, nie? Nie możemy się rozczepić. Takie wspólne zdanie znaleźliśmy. Tak się nie możemy rozczepić. Ja mu tłumaczę, on mi tłumaczy, no i nie wiem. Tyle mamy tematów do opowiadania, że nie wiem, czy... kiedy my to skończymy opowiadać. Jak ci idzie? Co tam za sygnał namierzyłeś? Słabo. Lubisz chodzić z wykrywaczem metali? Lubię. Lubisz? Tak. A powiedz dla pana, co wykopałeś już u dziadka? U dziadka wykopałem rosyjską plombę. I grosza po? I grosza po... Jatowskiego. Także gratuluję. Znaleziska dobre. A tymczasem tata dokopuje sygnał. Wczoraj to same śmieci wykopałem. Nie było za wiele ciekawych rzeczy. Poczekaj, troszkę poszerzymy, wiesz, ale mi się wydaje, i że to... Wczoraj dostałem zestaw. Widzisz? I cały brudny teraz. Tata czuł, że to tak będzie. Kapselek. Także powodzonka. Dziękuję. A w międzyczasie rozmowy Ewelinki z wolontariuszami, osobami, które reprezentują jedno ze stowarzyszeń, które pomaga tutaj w organizacji zlotu misji Skarb. Tak jest. Tak jest. Prezes stowarzyszenia. No prezes to za duże słowo. Ktoś musi być prezesem, ktoś nie musi ktoś zarządzać, także padło na ciebie. Także fajnie, my też dziękujemy, że tutaj wolontariusze i członkowie stowarzyszeń dbali o nas i mogliśmy bezpiecznie prowadzić poszukiwania, prawda? Prawda. Staraliśmy się. Także składamy na wasze ręce podziękowania od wszystkich poszukiwaczy uczestniczących w zlocie. A kto to taki śpiący? Przed wyjazdem jeszcze czas na posiłek. Ewelinka się już przebrała. Tak jest. Natomiast jeszcze trzeba iść do... Gdzie? Do papu. Do papu. Coś zjeść przed wyjazdem. Personalne rzeczy. Organizatorzy, chłopacy z misji Skarb. Chłopacy, chcieliśmy wam podziękować jeszcze też. My też dziękujemy. Bardzo. To jest ta rodzinka. Dziękujemy. Dzięki, że przyjechaliście. Dziękujemy bardzo. Zawsze roztapiacie nasze serca. O, miło. Pozdrówcie córeczkę. Potakujcie nas tam, my potakujemy was. Pozdrowimy. Zaraz jedziemy po nią. Obiecujemy, że następny zrobimy w cieplejszej porze trochę. Nam to nie przeszkadza. Tak? Nie. Wtedy... Ale Hani przeszkadza. No właśnie, o niej no, myślę. No jeżeli chodzi o prorodzinny klimat, no to no. Poradzę się. Tutaj widziałem chłopców po tam 12-13 lat, natomiast nie weźmiesz takich 5-6 lat. Najmłodszy. Moglibyśmy wziąć, ale mój był, 3,5 ma. Ale najmłodszy był. Ale opiekunkę miał. 18 miesięcy był dzisiaj rano. Tak? A no to jest. Tak prorodzinny, no to tak. To tak ustalamy, tak zrobimy, nie? Tak, Madzia. Gdzieś tam bliżej wakacji. No, super, to fajnie, to dziękuję jeszcze raz. Także dziękujemy fajnie bardzo. Fajnie wam widzieć, naprawdę. Piona. Do zobaczenia. Miło było, hej. Dziękujemy. Jak dzisiejsze poszukiwania? Mam powiedzieć prawdę? Prawdę, no tylko prawdę. Mówimy tylko prawdę. No, słabo poszukiwania, natomiast jeżeli chodzi o sam zlot, bardzo na plus, bardzo pozytywny. Spotkaliśmy się z naszymi widzami, spotkaliśmy się z naszymi kolegami, przyjaciółmi. Także było bardzo miło i to chyba w dzisiejszym dniu jest dla nas takim prawdziwym złotym strzałem, jeżeli tak to można powiedzieć. Tak. Nie ma złotych monet, ale są złote relacje i kontakty z ludźmi. I to chyba można powiedzieć na podsumowanie dzisiejszego dnia, bo zaraz się zbieramy do domu, nie? No. Także zbieramy się, pakujemy się, będziemy jechać, bo czeka na nas Hania. Musimy jechać. I dziewczyny głodne. Muszę wam się trochę pożalić na siebie i powiedzieć wam, że dłuższy czas nie będzie nagrywania dronem. Chciałem zrobić dla was ładne ujęcia techniczne nad drzewami, natomiast nie wyszło mi to. Dron zahaczył się o gałąź, zlądował, wyrwał mi się gimbal i teraz póki nie nazbieram kasiory na remont, niestety dron będzie unieruchomiony. Tak się zdarza, jak chce się dobrze, czasami a wychodzi inaczej. No nic, tak się dzieje i tyle, tego nie przeskoczymy, ale
w inny sposób da się nagrywać też filmy. Także filmy będziemy na pewno nagrywać. Natomiast na razie nie będzie w tym wszystkim ujęć z drona. Tymczasem dron zapakowany, a my już gotowi do wyjazdu do domu, do powrotu po Hanie. Hania, jesteś gotowa na prezent od twojego widza? To jest od twojego widza, od naszego dobrego znajomego Pawła. I powiedz, co ty na to? Pokaż wszystko, wyciągnij całą torbę. I co ty na to? Na git. Git? I co się mówi? Dziękuję. Ale że ja też dziękuję. Ale powiedz jeszcze raz tutaj ładnie w filmie, że dziękujesz za prezent. Dziękuję za prezent. Odkrywca historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną, raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.